Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam dzisiaj na kolejny test karty graficznej Radeon HD 7790 od Asusa. Tym razem potestujemy ją w jednej z najnowszych gier Sniper Elite 3 Africa, czyli świetnej strzelance, w której wcielamy się w snajpera. Gra ukazała się całkiem niedawno, bo jakiś miesiąc hakiem temu, natomiast jest według mnie bardzo dobrze zoptymalizowana i nawet na takim przeciętnym sprzęcie będzie można fajnie sobie w nią pograć. Zapraszam was do oglądania. Ok, moi drodzy, zaczynamy test. Na początek włączymy średnie ustawienia. Czyli tak, mamy tutaj wszystko na średnich, filtrowanie na czwórkę. To sobie wyłączymy, bo jest wyłączone normalnie. OK. I zaczynamy. OK, od razu trafiliśmy w wir akcji. Tutaj sobie zasejwowałem, schowałem się pod jakąś ciężarówką. No dobrze, na średnich widzimy, że klatki są w okolicach 80. 70 do 80, tak jest całkiem przyzwoicie. Powiedziałbym, że bardzo płynnie. A przy tej grafice gra już wygląda całkiem fajnie, a można sobie na słabszym sprzęcie bez problemu pograć. Ok, przestali mnie szukać, będzie można się teraz troszeczkę ujawnić. W międzyczasie zmienimy sobie ustawienia na troszkę wyższe. To już będzie na wysokich. Wysoka, wysoka, filtrowanie 8. Nadprodukowanie jeszcze wyłączone. Krateczki trochę nam spadły, ale nadal jest bardzo przyzwoicie. Teraz oby się ten facet nie obrócił, bo będzie po nas. Ok, jednego mniej. Gra ciągle chodzi bardzo płynnie, już na wysokich ustawieniach, przypomnę, w rozdzielczości Full HD na tej karcie, na tym procesorze, to jest po prostu świetny wynik. Dobrze, spróbujemy za chwilkę zrobić troszkę zamieszania, my zwiększymy sobie już opcję na najwyższą, damy na ultra i zobaczcie, 16 filtrowanie, nadprodukowanie jeszcze wyłączone, ale to mocno spowalnia grę, to jest maksimum. I to by było na tyle. Myślę, że już pójdziemy konkretnie ze snajperki. No i czyżby to był jedyny wróg w okolicy? Nikt się nawet nami nie zainteresował. No to już troszkę przykre, ale pójdziemy poszukać kogoś innego. Ok, przypomnę wam tylko, że w tej chwili gramy w Sniper Elite 3 Africa na ustawieniach ultra rozdzielczości Full HD na karcie Radeon HD 7790 w wersji OC z 1 giga RAMu od Asusa. Jak widzicie, klateczki cały czas są na poziomie bardzo, bardzo zadowalającym, jak na tak już dość leciwy sprzęt. Pobawmy się jeszcze tą opcją.
mianowicie nadpróbkowanie. Jak widzicie, obraz staje się już wyraźniejszy. Czwórka to pewnie będzie masakra. Niestety tutaj już potrzeba solidnej karty graficznej oraz procesora, ale faktycznie gra wygląda dużo, dużo wyraźniej, szczegółowiej. Bardzo fajny efekt, ale poziom klatek spadł nam do poziomu slideshow, a nie ma to być pokaz zdjęć, tylko gra akcji. Dlatego na 10 klatkach na pewno grać się nie da. Chyba że sobie to troszeczkę zmniejszymy na 2,25, ok. No, jest tak, powiedzmy, dość przyzwoicie, dałoby się troszeczkę ugrać, ale przy bardziej dynamicznej akcji pewnie nie byłoby fajnie. No, nawet 31 klatek było przez chwilkę. Fajnie. Dobra, wracamy do pełnych ustawień ultra i jeszcze narobimy trochę hałasu. Ujawnimy się i postrzelamy. Ama. Włożymy tutaj minę i spróbujemy ją rozwalić. Mówiąc ładnie. No i proszę, pomimo wybuchów, pomimo ognia, klatki na ultra są nadal na wysokim poziomie. Staram się jeszcze jakąś akcję. No i udało się. Ups. Udało się kogoś znaleźć. Zobaczcie, fajny obrazek tutaj, bardzo fajne niebo nad tymi górami. Słońce daje po oczach. A my zrobimy lekką rozwałkę. A masz. O, prosto w lewe oko. Świetnie. Tak więc, moi drodzy, jeśli nie macie jeszcze w swojej kolekcji Sniper Elite 3 Afrika, bo zastanawialiście się, czy ta gra Wam w ogóle się odpali, czy będzie płynnie chodziła, myślę, że ten film odpowiedział Wam na te pytania. Jak widzicie, nawet na ustawieniach ultra, na dość słabym sprzęcie, nie najnowszym, gra zachowuje się świetnie. Całą grę mogę Wam serdecznie polecić. Kampania single player jest świetna, a te animacje rentgenowskie, trafienia kulą, to jest po prostu majstersztyk. Tak więc na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!